Co to w ogóle jest? Ej, co to w ogóle jest? Halo, ja tego nie robiłem. A to? O co tutaj chodzi? What? My tutaj przecież nie było przed chwilą. I to powstało? Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. No hejka, ja jestem Łuki, a wy oglądacie kolejny odcinek ze Przyjacielskiej Krainy z mojego serwerka. No i oczywiście... No co? No troszeczkę się pozmieniało, co nie? Mi się tutaj wam tak powie. Tam co, jakaś tam piramida tam z tyłu jest. Tutaj jakaś tam krówcza jest. Tutaj jakaś, nie wiem, chodnik jest zrobiony. Tam z tyłu tak samo. No troszeczkę się pozmieniało. Także witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Przyjacielskiej Krainy. No i bez żadnego przedłużenia, słuchajcie, ja was tutaj zapraszam do oglądania, więc no... Obczajajcie, co działo się kilka sekund temu. Uihihihi. Podczas budowania tutaj akurat ścieżki Maty chce się tam tepnąć i nie wiem czy coś super fajnie. No lepiej być nie muszą, oczywiście, że nie. Okej, okay, minimapka. Firepoint i usuń. Oczywiście nie mam włączone LED-ów w hotelu, ale tam nie z tym. Okej, okay, napisz to niego. Depaj. Zobaczymy co chciał ode mnie ciekawego. Zobaczymy. Nie ma za dużo miejsca w ekwipunku. No ale okej, okay, zobaczymy. Sam jestem tego ciekawy. Jak sami widzieliście przy małych urywkach, to tutaj zrobiłem troszeczkę sobie tą stajnię krów swoją. Mała krówka się tutaj ogarnęła. Już robię teraz ścieżki. A co jest w piramidzie? Tego wam nie powiem. Zobaczycie z czasem, tak naprawdę. Też na początku pewnie widzieliście taki wstępny urywek do piramidy. Ale to troszeczkę te urywki są pomieszane, ale warto. TPA, CCEPT, co ty chciałbyś ode mnie? Słucham, co ty byś chciał ode mnie? Hm? Tak? Co? I po co mi to? 10 diamentów? 20? Ile? 300? Serio? 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 Miło. Dziękuję. dziękuję. Aha, a mimo diaksów, słuchajcie, to wam muszę pokazać tutaj, co ostatnio udało mi się ogarnąć, ponieważ sobie tak gra, sobie tak tutaj na serwerku i wam tak mniej więcej wam pokażę, że aż tutaj no, troszeczkę miałem szczęścia i mam 13. Teraz jak już to sobie w prezencie, to już mam 23 diamenty. Oczywiście tego węgla nie będę zużywał. Może kiedyś go będę zużywał, na razie mi się nie śpieszy. Tam inne. Ale jedzonka tak za bardzo bym tutaj nie chciał, bym tak powiedział. I nie wiem po jakiej mi jest zgniłe mięso tutaj potrzebne. No ale okej, okay, dobra. Ja się tak czasem się zastanawiam, dlaczego ja cały czas sadzę sobie tutaj drzewo dębowe, a nie przosowe. Przecież dębowego mam w cholerę, ale przozowego to oczywiście, że nie. Ciekawostka, a no tak, bo tutaj posadziłem trochę tego przozowego. No dobra, no to teraz sobie tego poślina, ponieważ potrzebne mi jest do skończenia pokoju do enchantu. Bo jak... łatwe, co? Pokój do enchantu? No, ja tam nic nie wiem, no wiecie, tak no... Ja tam nic nie wiem, jaki tam pokój do enchantu. No, jeszcze o tym nic nie wiecie, ale ja tam kombinuję w tym kierunku, co nie? Dlatego już ogarnę sobie krówki poza odcinkiem
I sobie tak mówię, czemu by nie? Czemu by nie? Chociaż zanim ja dojdę do enchantu, to trochę jeszcze tutaj mi minie. Chociaż spytam się graczy, może mają troszeczkę do powyczenia tych, jak to się mówi, skór. To może uda mi się zrobić książki i biblioteczki. Chociaż zobaczymy. Jak nie wypali w tym kierunku, no to trudno się mówi, a jak wypali, no to zarąbiście się mówi. Więc no, takie czary mary, co nie? Mytyśka się pyta, jak z tą ekonomią? Ja napiszę wkrytyce. Wkrótce. No, też plany są. Ale oczywiście tej farmy tutaj też nie widzieliście pewnie w ostatnich odcinkach. A się pozmieniało i trochę musiałem tutaj odejść na busy z autostradą, z tą drogą, bo takie drogi będą po całym serwerze oczywiście i to każdego będą dociągnięte takie drogi, więc nawet z fauna i tak dalej i będzie można zasuwać sobie łódką z prędkością światła, bym tak to powiedział i będzie po prostu super fajnie, elegancko, fajnie, ja się z tego przeogromnie się cieszę, że tak to będzie. No, a tutaj farmę mam zrobioną taką mini, większej tak naprawdę tutaj nie potrzebuję. Dobra, za chwilę wrócę się do lasu brzozowego i zobaczymy, czy coś tam jeszcze nowego ogarnę sobie, tam trochę tych... No, no, tak. Krówcia mówi, że macie subskrybować kanał i posłuchajcie się jej. No i tutaj oczywiście... Kurde, nie wiem, czy mam wchodzić, czy nie. A dobra, wejdę już tutaj sobie do piramidy. To jest taka piramida, tutaj będzie tutaj, a po tutaj będzie główny pokój enchantu stał. A tutaj, nie wiem, co tutaj będzie. Może tutaj będą regały z książkami i z różnymi zaklęciami. Takie oczywiście mam plany. A czy to mi tutaj jest, że to jest głośne, weź mi to ściszmajster. A czy to tutaj mi wypali? Tylko słuchajcie, się mnie nie pytajcie, bo tylko ani niestety ja nie wiem. Ale wiem tylko jedno, że chyba ogarnę sobie dzisiaj ten cały enchant, ale czy na pewno? Czas pokaże, zobaczymy. Nie gadajcie na mnie, słuchajcie, że ja używam kamiennych item. Tak, przyznaję się bez bycia, używam kamiennych item. Dlaczego tak? Nie wiem, tak już kiedyś miałem, tak robiłem i tak mi zostało. Więc no, proszę mnie tutaj nie bić za to, jestem już tak nauczony. Ale mam nadzieję, że to kiedyś w przyszłości się zmieni. Ale czy na pewno czas pokaże? Lubię, nie mam pojęcia, dlatego... I tutaj chyba zrobię takie sobie wejście, żeby nie wchodzić, po prostu sobie tam w światło. I tak chyba to zostanie, tak mi się prędzej to wydaje. Chociaż mam kamień, mogę sobie to przerobić na kamienne cegiełki. To mi tutaj akurat nie przeszkadza i mi się wydaje, że główny enchant pokojowy ja chyba zrobię sobie w tym miejscu tutaj. Tutaj będzie chyba to właściwie najlepszym chyba pomysłem. I wyjściem, jak to tutaj może tylko być. Tutaj tylko będę musiał jeszcze piaskowiec wyłowić, widzę na tą ścianę, bo tutaj to wszystko wygląda. I tutaj muszę pomyśleć sobie, jak zrobić te piploteczki. Bo nie mam bladego pojęcia, a fajnie byłoby to zrobić. A, już mam pomysł. Czekajcie chwilę. A gdyby się tutaj tak popawić w takie regały. Mniej więcej mam coś takiego na myśli. Powiedzmy, że regały będą na takiej całej długości, co nie? I tutaj byśmy zrobili sobie tak. Tu. Ty też. Tu. Okej, spoczko. I teraz byśmy sobie poszli tutaj. Tu byłyby dwa po trzy kratki. Chyba trzy kratki odstępu. Tutaj. Trzy kratki odstępu, to będzie ciulowo wyglądało. Może nie. Tutaj. Tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. I tutaj też będzie wejście. No, i tutaj na przykład byśmy zrobili, że tutaj. No, tu będą chyba tylko skrzynki, mi się wydaje. A bo jeszcze mam jeszcze inny lepszy pad na to, ale czy to ma sens? Akurat nie wiem.
Ale zobaczymy, bo bym chciał tutaj jakieś książki fajnie tak porobić. Chociaż zobaczymy, ten tier to tylko jest taki zarys, co ja bym tutaj chciał porobić. A teraz jest chwila akurat takiej prawdy, bym tak powiedział, bo ja jestem ciekawy, czy ja tutaj mam tak naprawdę, powiedzmy sobie, obsydian. Czy ja tutaj mam obsydian? Proszę państwa, nie mam obsydianu. Smuteczek na mojej puszce się zabrał. Szkoda, a dlatego, a szkoda, to sobie zabieram trzy, nie trzy, tylko dwa wiadra. Raz, dwa i raz, dwa. Tych chyba nawet mamy, się wydaje. Tak, nawet mam. No i polecimy sobie. Czekajcie, no właśnie, ja mogę sobie to jeszcze na odcinku zrobić. Czekajcie, tu ja mam fajny pomysł. Wiecie jaki? No właśnie, warto byłoby to robić, a ja tylko jeszcze nie robiłem na serwerze. Czyli powiedzmy, coś takiego? Kind of bank. O, i nie dało mi tutaj powiadomień, że ulepszyłem sobie. Mieczyk. Bęk. Siekierka, chociaż siekierki używać nie będę. Albo siekierki mowy nieco. To sobie zostawiam na później, ale za to już będę miał czapunię. No, w końcu mam czapunię. Jej, w końcu. Dobra, kratę też sobie wyrobię z tego. Chociaż nie, czekajcie, bo tam musi chyba jeszcze iść na enchant, co nie? No właśnie. To czekajcie, ja sobie pozbieram sobie materiały na enchant i widzimy się za chwilę. Nie wiem, co wy na to powiecie, ale próbuję taki test tutaj zrobić. Co będzie tutaj lepsze, a może i nie. Dawaj na kanał PK1. Aha, no właśnie, bo pomiędzy tymi nagrywkami, jak widzicie, to ja też wychodzę ze serwera, bo muszę na chwilę gdzieś wyjść i tak dalej. No i to tak mi się fajnie też tak to nagrywa. Więc no, na razie nie mogę iść, tam nikt się tam do was na priwa, nie mogę. Może później przyjdę sobie, ale tutaj taka ścieżka, wam powiem, że taki wzór nie jest wcale taki głupi, połączony z tą ścieżką. Według mnie może być. Nie narzekam, może być. To jest dojście do farmy, to jest dojście do. Czekaj, to czeka, czy. Ty, Łuki, zapomniałeś, jak się nazywa się paliwo topieca? No, to bambusa. Bambus, tak, to bambusa. Tak, rzadko się używa się to słowo, to się zapomina. No, oczywiście to pokoju to enchantowego i tutaj do stajni. No. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Nie jestem z tego w ogóle zadowolony. Czemu? Krówcia. Dobra, będę musiał poszukać jeszcze jedną krówkę. No ale to z czasem. Więc no, jak widzicie, to tutaj już sobie tam normalnie sobie tutaj te ścieżki i tutaj już jest dobrze, bym powiedział, jest dobrze, więc no. Teraz spróbuję ogarnąć sobie enchant, chociaż to będzie ciężkie. Chociaż obsydian sobie pójdę ogarnąć, więc no, czemu by nie? Ale ja mam w tym ekwipunku syf, naprawdę niesamowity. Także jak wiecie, co ja lubię robić, jak mam syf, oczywiście wy już wiecie. Wolę posprzątać, niż z tym syfem cały czas chodzić. I wolałbym to tak posprzątać, aby wszystko miało tutaj ręce i nogi. Bez żadnego ale srale. I tamki kamienne sobie wykorzystam, bo to są ostatnie kamienne i tamki, które mam zrobione. I żelazny miecz tak samo, bo teraz będę już używał kieksowy. Kilof tak samo. Tierta to sobie schowię na pewno. Ten mieczyk tak samo. To sobie tutaj muszę odłowić na bok, bo to mi raczej tutaj jak na razie potrzebne nie będzie. Tak samo jak na razie tarczę sobie odłożę na bok i to sobie to wyrównam. Kamienne cegły tak samo i właśnie tak u mnie wyglądają porządki zimowe, jak możecie zauważyć, ponieważ dużo się pozmieniało. Czekaj, czy ja wam pokazywałem tą. Właśnie, nie pokazywałem wam właściwie nie pokazywałem wam przecież tej półki, nie? Na magazyn. I też właśnie zauważyliście podczas odcinka, to jest zmiana właśnie
tutaj całego mojego domku. Więc no, tego wam nie pokazałem na początku. No ale już sami widzieliście, o co chodzi. Także popawiłem się w remont, ponieważ dom wyglądał jak stodoła, a teraz wygląda jak budynek mieszkalny. Taki wzór bardziej mi się podoba niż był przedtem. Okej, jedzonko. Gdzie ja mogę sobie jedzonko postawić? Tutaj mam swoje jedzonko, okej. Czyli także ten. Bym powiedział, że ten. Czy ja gdzieś na dole mam lawę? W sumie to piekła mogę iść po lawę, nie? To nie jest w ogóle takie złe. Ale i cztery obsydiany mi są potrzebne. Dobra, to lecimy po te obsydiany. Ogarniamy to. Łatwo to nie jest z tym obsydianem, wam tak powiem. Ale jak już będę miał w tą szybkość, to tą wydajność zrobioną, to już będzie o wiele lepiej. No ale jest plus, ponieważ już mam cztery obsydiany. Czekaj, nie tak, tutaj to się tak robiło. Cztery obsydiany, diamenty i jeszcze książka jest potrzebna. Jak to przepamiętam, czyli w sumie wcale nie tak dużo i postaram się to jeszcze teraz ogarnąć szybciutko. Dlatego od razu zabieram się za robotę, ponieważ więcej jest potrzebne. I to jedzenie, oj, to jedzenie mnie wykończy, ale dobra, staramy się to utrzymać, tą równowagę. Gdzie ja miałem? Tutaj miałem skóry, tak? Skóry i papier. Skóry, papier, to chyba będzie już to wystarczy, co czy nie? Wystarczy czy nie? Chyba nie. Chociaż zobaczymy za chwilę. Papier i skóry. Luja prawda. Czekaj, jak to się robiło? Bo ja zapomnieć. Ja już nie pamiętać, jak to się tutaj robiło. Aha, czyli podpowiedź nie dostanę. To przewidzieć. Przepraszam, czy ja mam tutaj trzcinę cukrową? Halo? Nie mam? Ty, to jest aż ciekawe, bo mi się wydawało, że miałem trzcinę cukrową. Ale dobra. Jak już nie mam, to już mam teraz. Na cukier tego przerobić nie mogę, więc no, przepraszam bardzo, ale ja tutaj bym chciał bardziej, mi się tak wydaje, że papier bardziej bym tutaj chciał. Tutaj trzcina cukrowa, przerabiamy to na papier. I teraz chyba będzie mi się wydaje, że lepiej to odpowiadało, czyli coś takiego, czekajcie. Czy ja dobrze to pamiętam, jak to się robiło? My friend, Łuki zapomniał, robi się tutaj akurat książkę. Boże. Taki prosty enchant, a ja o tym zapomniałem. Serio? Jeszcze nie pamiętam. Jezusie. Dobra. Weźmy to już zrób. Jak to tam było? Dobra, to się pomyliłem całkowicie. Mój głupkowaty błąd. Dobra, nieważne. Książka już jest i uwaga, uwaga, jeszcze raz uwaga. Oficjalnie dzisiaj na odcinku Potuki historii Minecraftowego życia stworzę sobie stół do zaklinania zrobiony. Proszę bardzo, mamy i wtedy stół do enchantu i ten kapułowy świt, takie oficjalne miejsce, które powinno tutaj u mnie na działce zaistnieć, czyli oczywiście, jakby nie było, to zaistnie sobie to tutaj, bo jak mówiliśmy, tutaj będą książki z enchantami, a w główny pokój do enchantu będzie w tym właśnie miejscu. I tak jak właśnie mówiłem, główne miejsce do enchantu będzie tutaj w jednej trzeciej połowie piramidy, a resztę to będą wypółki,
ale dalej to się zobaczy, bo oczywiście tutaj też zrobię jakieś kryjówki, no zobaczymy, na razie wam wszystkiego nie zdradzam. Ale enchant już to jest, więc tu już jest połowa sukcesu, teraz jeszcze półki muszę porobić. I wtedy już mogę dalej prowadzić swoje pierdoły. A tutaj czemu ja tego nie mam dokończone? Halo. Czemu to? Dobra, będę musiał to dokończyć. No. Tutaj wszystko działa jak należy, ale teraz będę musiał to kończyć. Okej, więc no jest git. Tak w 90%. Piramida zaczyna działać jak należy. I kolejny projekt będę już za chwilę też tworzył. No, jest zarąbi. Pamiętajcie, że ja te odcinki, słuchajcie, nagrywam teraz tak troszeczkę w innej formie nagrywek, dlatego ja mam nadzieję, że odcinek ten się wam spodobał i jest naprawdę super, mimo tego, że no, pokręcony to odcinek był, ale wyszło mi to, mi się tak wydaje, że wyszło wszystko w pozytywnym plusie i jest tak naprawdę gidziory, tak moim zdaniem, no. I mam nadzieję, że no, ogólnie się wam spodobało, nie będę przedłużał tego odcinka, także jeżeli odcinek się wam spodobał, to wiecie co robić. Łapeczkę w górę, to jest naprawdę fajna rzecz, polecam. Zostawić komentarz również. No i lecimy, słuchajcie, to 500 subskrybentów, o ile już nie wybiła ta liczba, bo nie wiem, nie obserwuję w ogóle teraz, jak to tam są statystyki na kanale, dlatego lecimy sobie na spontanie i tak jak ma być, to co ma być, to będzie, więc no. Ja wam życzę udanego wieczorku, bądź dnia lub cokolwiek, w jakiej formie dnia to oglądacie. I widzimy się w kolejnym odcinku z Przyjacielskiej Krainy, bądź innym odcinku na kanale. Do zobaczenia, pa pa!